Marcin Hakiel ponownie zostanie ojcem. Dominika jest w ciąży. Marcin Hakiel i Dominika ogłosili ciążę na pudelek Pink Party. Takiej informacji nikt się nie spodziewał. Mamy wideo i zdjęcia. Pudelek obchodzi 18. urodziny. Pudelek zadebiutował w sieci 18 lat temu. Urodziny portalu plotkarskiego po raz kolejny celebrowano podczas imprezy pełnej gwiazd. Druga odsłona Pudelek Pink Party odbyła się 23 maja w warszawskim klubie Niebo. Podczas wydarzenia przedstawiono laureatów plebiscytu, który ogłoszono kilka tygodni temu. Znane i lubiane osoby z show biznesu zostały nagrodzone statuetkami w 5 kategoriach. Gwiazda roku zawalczy o tytuł w tym roku 5 bywalców rubryk plotkarskich: Roxana Węgiel, Julia Wieniawa, Justyna Styczkowska, Katarzyna Warnke oraz Maciej Musiał. Zaangażowanie społeczne. Ulubieniec czytelników. Wschodząca gwiazda. Nowa kategoria w rankingu Pudelka. Nowością w plebiscycie Pudelka jest kategoria TikTokers/ka roku. Platforma jest bez wątpienia gigantem, jeśli chodzi o rynek mediów społecznościowych, więc nie mogło zabraknąć takiej kategorii. To wymagające pole dla twórców, bo żeby utrzymać sławę na TikToku, trzeba znaleźć swoją niszę, wykazać się niekończącą kreatywnością i systematycznością. Co wydarzyło się na imprezie Pudelka? Wielka bomba ze strony Marcina Hakiela i Dominiki. Dominika jest w ciąży. Marcin Hakiel ponownie zostanie ojcem. Na imprezie Pudelek Pink Party Marcin Hakiel pojawił się razem z ukochaną Dominiką. Jesienią 2023 roku media obiegła informacja, że u boku tancerza pojawiła się nowa kobieta. Co ciekawe, okazało się, że ma na imię tak samo, jak poprzednia sympatia tancerza. Początkowo nikt nie dawał im większych szans. Złośliwi komentowali, że związek zakończy się tak szybko, jak się zaczął. Dominika Serowska jednak na dłużej zagrzała miejsce w życiu celebryty, a teraz ogłosili, że zostaną rodzicami. Ojciec Adam i Heleny po raz kolejny zostanie tatą. Kobieta zaprezentowała na ściance zaokrąglony już brzuszek. Ubrana w obcisły kombinezon chętnie pozowała fotoreporterom. Gratulujemy.